Siemka, tutaj Ziuta, przepraszam, już taki fail na początek. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dziś ponownie gramy w Graveyard Keeper. Nareszcie, słuchajcie, nareszcie. Długo, długo, naprawdę długo już nic nie nagrywałem. A to było spowodowane tym, że popsuł mi się komputer. Także... Czemu to jest po angielsku? Nie, słuchajcie, słuchajcie, to zaraz wracam do was, bo to tak nie może być, jak to po angielsku? Ja totalnie nie pamiętam, co się dzieje, ale mam jeszcze zapiski sprzed, już 2 tygodnie są prawie. Otóż chciałbym zebrać trochę gliny, przydałoby się w końcu zrobić urny, także wydaje mi się, że też fajnie by było zrobić więcej nawozu. Tego nawozu, który zwiększa wzrost, nie przyspiesza. Bo w momencie, w którym mamy coraz więcej nasion i coraz więcej ogólnie grządek, dużo bardziej nam się przyda właśnie to, żeby z nich wlatywały fajne ilości rzeczy, aniżeli żeby rosły jeszcze szybciej. No bo jak mamy ich już i tak dużo, to nas aż tak nie boli ten czas, który musimy przeczekać na to, aż urośnie dana roślinka. A w ogóle jeszcze przepraszam za mój głos, bo jestem chory teraz, generalnie kaszlę co chwilę. Mam nadzieję, że na tym odcinku będę kasłał jak najmniej, najlepiej w ogóle. Czekajcie, czekajcie, to co? No to... musimy zrobić miski, jeszcze dwie partie i potem możemy wytopić 20 sztuk urn. Okej, teraz wytapiamy, ile to zajmie? Łącznie 4 minuty. Będziemy mogli zrobić właśnie urny i kolumbarium to się nazywa? Chyba tak. Fajnie by było w tym tygodniu zdobyć pozwolenie na handel, mamy naprawdę dużo pieniędzy. Czekajcie, 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 jeszcze pendraki chciałbym zdobyć. Inna sprawa jest też taka, że przez to, że mam właściwie to musiałem zresetować swoje dane na komputerze, niestety, przez co od nowa instalowałem te OBS-y, nie OBS-y, ustawiałem to wszystko, więc ustawienia nie są dokładnie takie same, jakie były, bo no, nie pamiętam, jakie były, dlatego ustawiłem na oko, tak jak wydaje mi się, że będzie dobrze. Ustawienia są trochę inne, ale mam nadzieję, że równie dobre. Dlatego zobaczymy, no, już w dłuższej perspektywie, jak wyszło. To przydałoby się usunąć i przesunąć klocek wyżej, bo tu moglibyśmy też wcisnąć jeszcze jedno, chyba że ogólnie przenieślibyśmy to wszystko tu. Dużo planowania przed nami, ale nie widzę, żebyśmy mieli tu jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, więc... myślę, że to tylko to, co tutaj dotąd mieliśmy. Oj, 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 nie ma już miejsca. Pień. To jest opół, gwoździe, proste części z żelaza. Opół, gwoździe, proste części. Dobra, opołu damy radę zrobić bardzo dużo. Zróbmy... oj, oj, jeszcze ciałko przyszło. Nie jest nam to na rękę, bo musimy teraz rzucić wszystko, żeby obrobić to ciałko, bo inaczej nam pognije. Zróbmy 3 razy proste części. Kończy nam się żelazo, to mi się nie podoba, będzie trzeba to... jeszcze więcej trzeba będzie po prostu porobić tego... czego? Żelaza. Żelaza. To znaczy pokopać, najlepiej zrobić tak, żeby zombie kopały automatycznie. O, co się stało? Ale dziwne. Dobra, zobaczmy, jakie to jest ciałko. Jeżeli fajne, to nie jest zbyt fajne, ale wydaje mi się, że na cmentarz może się nadawać.
Jeżeli oczywiście nie popełnimy błędu chirurgicznego, tłuszcz, tak. I cyk, 5 czaszek, wszystkie są super, więc czemu nie? Musimy teraz uzbierać 200 punktów, tak? Dużo to jest, zdecydowanie za dużo jak na tę chwilę, ale myślę, że jeszcze jakiś czas i będziemy po prostu mogli... wypełnić ten cel. Wykopmy od razu i tu, bo miejsca nigdy za dużo. Tu w ogóle wykopaliśmy, ale zobaczymy. Zobaczymy. Może jeszcze się okaże, że przeniesiemy. To w ogóle podejrzewam, że kiedyś nadejdzie czas, gdzie będzie trzeba zrobić ogromne przemeblowanie. Oby jak najpóźniej. Chociaż w sumie im wcześniej to zrobimy, tym mniej będziemy mieć do przekładania rzeczy. To jest jakiś oczywisty plus. Ile mamy marchewek tak w ogóle tutaj? Mało. A ile mamy w ekwipunku? Też mało. Właściwie w tej skrzynce nie mamy nic. Okej. Tu jest 4,50. Idziemy zrobić pień. Strasznie jestem... jakby to powiedzieć, zagubiony w tej grze, ale wydaje mi się, że to przez to, że tak długo miałem przerwę. Pień, jeden, drugi, myślę, że tyle nam starczy. Przy winnicy również będziemy mogli machnąć sobie pnie. No, buduj to. No i super. I cyk, cyk. Chciałbym wziąć pędraków troszeczkę. I coś tu jeszcze zostawić? No nie. No nie. Wydaje mi się, że to już po prostu zbierzemy nasze plony. I będziemy stąd sobie szli. Trzeba zdecydowanie więcej tych pryzm, bo odpadów rolnych jest za dużo, żeby je utylizować wszystkie na czas. Cyk, cyk, cyk i jeszcze raz? Nie, już nie damy rady. Okej, cyk, możemy to odłożyć. Odpady rolne, te marchewki, weźmiemy jeszcze trochę marchewek, możemy kotlecików porobić, jeszcze 7 może? 4, 1, 1, 1. Musimy iść też do winnicy. Oj, dzisiaj musimy mszę też odprawić. Dużo musimy teraz. A tak właściwie to możemy jakoś polepszyć nasz kościół. Wygodna ławka kościelna. To zabierze dużo punktów. Wolałbym raczej na tę chwilę może przystopować. Gdzie tu są kotleciki? Halo, nasze kotleciki... O, są. Dobra, lecimy wszystkie, robimy. Dużo tego będzie, bardzo dużo. Najwyżej skończy się tak, że nie będę mógł tego składować. Wydaje mi się, że to dosyć możliwy scenariusz. Bo ile my tu już mamy? Ale zawsze możemy je sprzedać. Cyk. 352 kotleciki z marchwi. Ło! Strasznie dużo. Popiół jeszcze. Weźmy cały popiół, bo nie wiem, ile będziemy go potrzebować. Muszę zrobić jak najwięcej nawozu. To jest konieczne. I wydaje mi się, że taka próba wyżycia z tych naszych upraw to w tym momencie jest najlepsze, co możemy zrobić. Musimy pędraki oczywiście... możemy je przegotować, to fajnie wiedzieć. Ale my raczej... Oj, sporo punktów nawet. My raczej chcemy je... No właśnie, co my chcemy? Chcemy je utrzeć, tak?
Tak. Okej, okay, muszę po jednym niestety. No ale dobra. A, i jeszcze TOEF. TOEF-u zapomniałem. Ale najpierw stwórzmy nawozy. Ojeju, mamy dużo tego. Dobra, będziemy potrzebować bardzo dużo TOEF-u. 8 sztuk zrobimy. Potem będziemy mogli sobie po prostu brać. Nie będziemy musieli przerabiać kolejnych pędraków czy coś w tym stylu. Wygodne nawet. Niech tu siedzi to. W sumie mózg też mogłem użyć, bo on również działa w ten sposób. To znaczy daje nam życiodajny roztwór. Krew. Mamy sporo krwi już. Te pędraki to nie wiem, odłożę tutaj, bo nie mam co z nimi zrobić teraz. To i to włożę. Urny się wypaliły. Mogę gdzieś tu jeszcze walnąć pień? Nie mogę. Trudno. W takim razie weźmy modlitwę ze sobą. I cyk. Tak, zgadza się. Przydałoby się też kiedyś lepszą modlitwę kombinacyjną zrobić. Na tę chwilę wystarcza. To nam daje 8 wiary tygodniowo. To jest całkiem sporo. Pozwala nam to w miarę szybko tworzyć zombie i też na jakieś takie pozostałe rzeczy też starcza. Ale no jednak im więcej tym lepiej, a w sumie z tej modlitwy kombinacyjnej też kasy jest całkiem sporo, co jest bardzo dużym plusem. Oj, przepraszam. Dobra, ile kasy? Musimy pozwolenie na handel, mamy jeszcze 3 dni, wydaje mi się, że na spokojnie, musimy tylko 3 srebrne monety. Wow, w ogóle bardzo szybko zdobyliśmy dużo kasy, to dzięki temu winu. To wino jest strasznie opłacalną rzeczą i bym powiedział nawet, że może troszeczkę niezbalansowaną, ale to bardzo ostrożnie dobieram te słowa. Weźmy ten popiół jednak, bo możemy zrobić urny, a potem na kolumbarium możemy to wszystko wrzucić i zobaczymy, ile to nam da punktów. O, wow, wow, sporo tego. Nie tu, tu. Jest, urna. Ojej, to zużywa strasznie dużo prochów. Potrzebujemy 12 urn na jedno kolumbarium. Ojej, nie. Nie możemy sobie pozwolić, żeby tyle prochu wywalić. Nie mamy żadnego innego dojścia, nawet nie wiem, czy jest możliwość inna, czy jest alternatywa. Dobra, musimy pójść zrobić pnie. I chciałbym też patyki, ale mam mało tych patyków, za mało. To co, to bierzemy to. Musimy pogrindować patyki. Dużo, dużo patyków. Skąd ja mogę te patyki w ogóle wziąć? Czy stąd mi polecą patyki? No lecą, ale lecą też te kłody. Co ja mam z nimi zrobić? Już aż tyle nie mam jakby możliwości utylizacji tego. No dobra, zawsze będę mógł sobie to przynieść i będzie, nie? Ile potrzebujemy na jedną pryzmę? 10 sztuk. To jeszcze muszę pogrindować trochę tych patyków. Tu na pewno musimy wykarczować to wszystko, bo tu możemy w przyszłości zrobić ogródek. Właściwie kiedyś nas nie było na to stać, teraz myślę spokojnie możemy kupić te sadzonki, ale to jeszcze nie teraz, bo musimy to zbierać kasy. I teraz będzie Panna Wdzięczka, ale z nią nie ruszymy niestety fabuły dalej. No i za 2 dni będzie kupiec. Te kłody, nie wiem, dać je tak. One będą tak leżeć paskudnie. Nic z nimi niestety nie mogę zrobić. Trudno. Pryzma kompostowa. To nie.
nie pasuje tutaj idealnie. No ale myślę, że nie mamy lepszego miejsca. No mógłbym... Nie, tutaj też idealnie nie pasuje. Nigdzie nie będzie idealnie pasować, a tutaj przynajmniej się z płotem, który mam nadzieję, że będziemy mogli naprawić, ale się tak fajnie zazębia? Zgaduję, że to jest to słowo. Zbierzmy sobie pozostałości po 5 patyków, tak jak myślałem, połowę rzeczy dostaniemy. Tutaj dalej możemy zrobić grządki. Jeszcze jedna pryzma kompostowa i jeszcze by się przydało co najmniej z jedną. Co najmniej. Także co? No nie wiem, z czego możemy dostać tak szczerze. Patyki. Czy po prostu z drzew? W jakiś sposób tajemniczy? Tak, są patyki. To jeszcze ile? Jeszcze 4. I jeszcze tylko 2. Kiedyś naprawdę będę musiał pozbierać to drewno całe, powykorzystywać. W ogóle muszę powycinać drewno z cmentarza. Tam ile tylko będzie. Nieskończone właściwie źródełko drewna. No, skończone, ale wydaje mi się, że nie wykorzystamy tego całego drewna. Przynajmniej nie tak szybko. Ale ta gra jest też dosyć długa, więc trzeba patrzeć perspektywicznie. Postawmy te pryzmy dalej do końca i co? I powkładamy odpady rolne. Jeju, ile tego jest? I to się będzie piętrzyć, słuchajcie, więc dobrze, że to zrobiliśmy. Jeszcze nadejdzie pewnie moment, w którym będziemy musieli to wywalać. Oj, tutaj się... Oj, nie, stój. Okej, udało się? Udało się, dobra. I co, dostałem to zboże? Czy to do skrzynki może poszło? To zaraz zobaczymy. Zboże nam się przyda do kanapek i tak dalej, do tych obiadów, zestawów obiadowych, które chce od nas kupiec. Tak, mamy zboże. Fajna opcja jest z tym. Weźmy też torf. 6 sztuk możemy zostawić. Ale te 40 pójdziemy wykorzystać. Jeszcze zaplanujmy... A nie, jest pusta grządka. Dobra, jestem ślepy po prostu. Okej, to tyle. Idziemy spać. I musimy resztę kasy dobić. Tylko w jaki sposób? No możemy świadectwa pochówku wykorzystać. I zrobimy tak zresztą. Bo to będzie 4, 50. Jeszcze możemy część kotletów sprzedać. I śpimy. Ze żmijem też chyba nie popchniemy fabuły. No chyba nie. Przydałoby się też dungeon trochę no jeszcze raz, bo przerywałem za szybko. Tak jak mówię, bo nie dokończyłem. Przydałoby się zeksplorować dungeon. Szczególnie dlatego, że brakuje nam brązowego proszku. On jest potrzebny do wykonania tego nawozu, wzmocnionego nawozu, ale nawóz wysokiej jakości teraz będzie dla nas priorytetem. Także czekajcie, w ogóle tam to stoisko z jedzeniem, co chciał od nas Inkwizytor, to fajnie by było je zrobić, tylko nie zapisałem sobie niestety, co potrzebuję, chyba że poczekajcie, może zapisałem? Nie, chyba. Nie widzę, żeby to było zapisane. No trudno. Trudno, po prostu jak pójdziemy po winogrona, a będziemy teraz po nie szli, to sprawdzimy. Tam też zrobimy pnie dodatkowe. Przydadzą się na pewno.
i moglibyśmy też kupić nasiona po drodze, tylko nie będziemy mieć na to kasy. Będę musiał trochę kotlecików z marchwi jednak posprzedawać. Możemy też sobie wziąć te jagody, porzeczki. I na wzgórze wiedźm. Mamy nawóz z nami, więc od razu pozasadzamy. I przydałoby się patyków też, bo będzie syf na drodze. Będzie syf na drodze okropny, ale no muszę te patyki zdobyć. Niestety. O, ale tu są te. No jeszcze osioł idzie z tym ciałem. Teraz ośle. Dobra, ciało najwyżej się troszeczkę podpsuje, no trudno. Możemy je zawsze spalić. Potrzebujemy popiołu do nawozów. I czaszki potrzebujemy dla żmija. Dobra, wykopmy jeszcze te grządki do końca, bo one nie są wykopane. Co ja robię? Co ja robię? Halo? Coś się popsuło chyba. Nie, ewidentnie coś jest popsute, nie podoba mi się to. Już teraz? Tak, teraz działa. No i jest to ciało. Przyszedł osioł. Weźmy całość tego wszystkiego. Ogromne ilości teraz tego produkujemy, ale to dobrze. To dobrze, bo będziemy bogaci. Nawet teraz możemy zrobić całkiem złote wino. To znaczy z samych złotych winogron, a to jest ogromne osiągnięcie. Dobra, mamy jeszcze jedno na czas. No dobra, wrzućmy, czemu nie. I teraz to wszystko musimy ponastawiać na te jakości nawozy. Cyk, cyk. Lecimy z tym. Zasadzimy cały ten rządek i myślę, że dorobimy grządki z drugiej strony również. Jest rządek cały. I jak stoimy z nasionami? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, naprawdę. Przydałoby się jeszcze jedno takie nasionko, żeby móc zasadzić. Chociaż może się uda zdobyć nawet jakoś przez dalsze sadzenie tych rzeczy. Cyk. Nie, to nie. Cyk. 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 I tyle. I teraz te. Tych złotych mamy już naprawdę dużo. Naprawdę dużo i będziemy mieć ich coraz więcej. Bo w momencie, w którym już nawóz ulepszy nam wystarczająco nasiona do złotej jakości, to wtedy po prostu dostajemy więcej złotych. I ile my mamy tych punktów, tych, wiecie, natury? Pod martwym koniem dla Mietka jeszcze musimy wino zdobyć, no to nad tym pracujemy akurat. Wrzuć mu tutaj to i możemy też dać 25 plus 16, 41, dobra. Mamy trochę kasy. Mamy wystarczająco, żeby zdobyć pozwolenie na handel. Także szkoda, że nie mamy jakiejś szybkiej podróży do kupca, to znaczy do farmera. Przydałoby się. No ale trudno, nie ma co narzekać. Ukochany dom. Teraz chodźmy kupić pozwolenie i obrobić to ciało. Chociaż może najpierw pójdźmy obrobić to ciało. Miejmy nadzieję, że się jeszcze nie... Jeszcze jest fajne, więc w razie czego nie będziemy musieli jego palić. Chociaż te... no przydałoby się. Niby spoko, ale wiecie co... Czaszka,
bo to będziemy potrzebować mięsko, bo hajs. Co mamy dalej? Skuja, bo kartki. Jelito, popotki. Tłuszcz, bo świeczki i olej. Krew, no bo czemu nie? Kość, bo w sumie też czemu nie? Mózg, bo... mózg, bo nawóz. I serce, bo już wszystko wycięliśmy, to tak szkoda, żeby zostało. No i cyk, bierzemy to ciałko, mamy tylko zawalony ekwipunek, to jest minus spory. Oj, musimy nowe miejsce do spalenia, niech będzie. Szybko zróbmy to, bo boję się, że nie zdążymy z kupcem pogadać. No właśnie nie mamy co tu za bardzo odłożyć. Dlatego najpierw pójdziemy do skryptorium, odłożyć części ciała i przejdziemy przez kościół i kupimy zezwolenie na handel. Tutaj to pójdzie. To w sumie tylko to. Niech pójdzie mięsko, mimo że mięsko powinno być w kuchni, ale nie będę szedł tamtędy. Przynajmniej na razie. O, tu jeszcze ktoś chce się wyspowiadać. No i mamy opowieść to będzie obywatel prawny. Tak, jest zezwolenie na handel. Jeszcze papiery arystokrackie, ale to ile to kosztuje? Mam nadzieję, że dostaniemy fajną możliwość zarabiania pieniędzy właśnie przez to, że mamy to pozwolenie na handel, bo no to ma sens, nie? W końcu będziemy mogli handlować rzeczami. Także to ma swój sens. Nie mamy już miejsca, znowu. Ale chodźmy pod martwym koniem. Sprzedajmy świadectwa pochówku. Od niej przydałoby się kiedyś kupić te... jak to nazwać? No przepisy. One chyba odblokowują po kilka receptur. To no nie pchają mnie, nie można przejść. Ja tutaj jestem handlarzem nowym waszym. Trzymaj. Świetnie, no to możemy działać. Moje kontakty i twoja ciężka praca sprawią, że będziemy super bogaci, ale najpierw musimy ustalić plan działania. Nasze pierwsze biuro otworzymy w tej stodole. To niemalże jak startup. Tu będą palety. Będę w każdy, no ten sam dzień, brał z nich skrzynki z towarem. Okej, skrzynki? Tak, kręcimy teraz poważne interesy, więc musimy pakować towar. Jesteś sprawnym rzemieślnikiem i wiesz, że masz przy cmentarzu warsztat. Na pewno zdołasz zapakować wszystko w porządne, drewniane skrzynki. Wiesz, nasza licencja handlowa pozwala nam sprzedawać praktycznie wszystko. Możemy sprzedawać wszelkiego rodzaju towary. Nie musisz pakować tylko warzyw, chociaż niedobór żywności spowodował znaczne podwyżki cen. Ale jeśli możesz znaleźć tanie siły robocze i sprzedawanie innych towarów również może być opłacalne. Spróbuję. Pomyślmy, jak sądzę na chwilę obecną zdołam sprzedawać jedną skrzynkę tygodniową, nie za dużo. Ale nikt o nas jeszcze nie wie, musimy zainwestować w reklamę i dokonać pierwszej transakcji. Nasza firma ma zatem teraz dwa główne cele. Po pierwsze, podnieść poziom rozgłosu do 3, to oznacza, że będziemy mogli sprzedawać 3 skrzynki tygodniowo. Ok. Po drugie, sprzedać 7 pierwszych skrzynek. Ok. Jeśli osiągniemy te cele, będę z nas dumny. Jak to możemy poprawić? Wykorzystamy pradawną technikę, która nigdy nie zawodzi. Zrób trochę ulotek reklamowych i zostaw je na biurku w firmie. W moim świecie do zwiększenia sprzedaży wykorzystuje się sławne osoby. Genialny pomysł, możesz poprosić pannę Wdzięczkę, by została ambasadorką naszej firmy. To na pewno pomoże. Mogę też zareklamować naszą firmę podczas kościelnej ceremonii w każdą niedzielę. Świetny pomysł, teraz jestem już pewien, że wybrałem sobie na partnera właściwą osobę.
Jak przetransportować skrzynie? Najbardziej oczywistym sposobem jest przeniesienie ich wzdłuż drogi, ale może jest inny sposób. Myślę, że magazyn jest podłączony do piwnicy kościoła, ale jestem trochę zbyt bysty, żeby zejść na dół i sprawdzić to sam. Może mogę przenieść te skrzynie przez tunel, ale muszę zbudować windę na skrzynię. Okej. Czy ja mogę coś od ciebie kupić? Tak, poproszę jedną sztukę tych nasion. Okej. I kampania reklamowa, dobra. Czyli ulotki. Ulotki łatwo się robi. To nie jest żaden problem, nawet najmniejszy. Ale nie mamy miejsca w ekwipunku. To jest już problem nasz. W ogóle miałem zbudować pnie tam koło winnicy i zapomniałem. No trudno. W takim razie możemy je zbudować tu na przykład. Jedną chociażby skrzynkę. Czemu nie? Skrzynka zawsze nam się przyda. Także kiedyś przydałoby się zrobić tu przemeblowanie jakoś. I włóżmy tutaj wszystkie nasze winogrona. Przenieśmy zresztą też te rzeczy. I możemy zacząć się nawet ubijać te winogrona. Cyk. Zróbmy też takie. Kolejne. Myślę, że skupiłbym się na... W sumie nie wiem, czy na srebrnych, czy na... złotych koniecznie może? Nie no, spróbuję zrobić najpierw takie coś. To będę miał 100% na srebrne. A później pomyślimy. Resztę oczywiście możemy odłożyć. I co teraz? Chciałbym kupić nasiona do naszej farmy. Ojej. No, sporo tego. nie mam za bardzo czego tu odkładać już. Sól? Sól już nam się stak zapełnił jeden. To nie fajnie. Odłóżmy tutaj z 50 sztuk. I zrobimy jeszcze jedną pryzmę kompostową, chociaż chciałem nastawiać teraz nastawiać grządek na wino. O, tutaj widzę, że też rośnie całkiem szybko. I zaczniemy też używać nawozów w zwykłej naszej farmie, tak mi się wydaje przynajmniej, i do tego chciałbym dążyć. No bo torf jest teraz na wagę złota. Z 10 torfów możemy zrobić 10 tych lepszych nawozów. Co prawda torf zapełnia również szybszy wzrost, ale nie jest nam to potrzebne przy jakby takich ilościach towaru, którym będziemy dysponować. Nie wiem, czy mogę w ogóle marchewkami handlować. Mówił, że warzywami, to może? Nie, torf. A, mogę też tak łączyć, ale dobra, szkoda torfu, jeżeli mam być szczery. Oj, ciałko, to zaraz się nim zajmiemy. Popiół zawsze też jest przydatny, bo z niego robimy również nawozy. Cyk. I cyk. Dobra, teraz wystarczy tylko pozasadzać. Ojej, zmarnowałem. No dobra, trudno. Jedna sztuka tam poszła. Lecimy z marchewkami. I teraz będziemy mieć tych marchewek coraz więcej. Podoba mi się to. A, tu zostało tyle. Dobra. Tu odłóżmy marchewki. Nawozy też możemy odłożyć. Pędraki możemy wziąć. Przydałoby się postawić jeszcze jedną pryzmę. No i nie dostawimy ich tak, żeby było równo. No trudno.
Najwyżej jeszcze będziemy modernizować i dostawiać więcej pryzm. Chociaż wątpię, że więcej nam będzie potrzebne. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. W ogóle już zbliża się czas, w którym będę kończył odcinek. I udało mi się jakoś wytrzymać bez kasłania. To jest dosyć dużo. No ale coś, no cóż, wykaszlę się w przerwie między nagrywaniem jednego a drugiego odcinka. Zobaczmy to ciałko. I w następnym odcinku ruszymy też wątek z Mietkiem, bo będziemy mieć już wino. A to ciało możemy spalić. No i ulotki też warto by było sprawdzić, co potrzebujemy do ulotek. Na pewno papieru. No to wyciągamy skórę. Skóra tworzy nam dużo papieru, a nawet jeżeli nie mielibyśmy jej wystarczająco, to wystarczy pójść do lochów, bo tam skrzydła nietoperzy się zdobywa strasznie często. Nie mogę teraz przez tej temy pracować. Wyciągnijmy wszystko ponownie, bo nie jest nam potrzebne, żeby coś w nim zostawiać, skoro i tak pójdzie do spalenia. A czaszka, przede wszystkim czaszka, jest nam potrzebna też dla żmija. Dlatego możemy spalić spokojnie to ciało. Tylko musimy postawić jeszcze więcej tych stosów. Cyk. Cyk. Na razie nie będę ich wszystkich budował. To jest bez sensu. Co prawda później by było szybciej. No ale trudno. Do następnego dnia raczej się z burgerami i piwem nie wyrobię, bo tego ode mnie chciał Inkwizytor, ale nie ma szans, że do jutra ogarnę i piwo, i burgery. Nigdy nie robiłem ani piwa, ani burgerów. A dodatkowo do piwa trzeba jest mieć chmiel, którego również niestety nie posiadam. Ale to da się załatwić w przyszłości. Włóżmy to. Przydałoby się przerobić te jelita w końcu. I możemy też zrobić dodatkowe dwa nawozy wysokiej jakości. Tak. Torf możemy tu zostawić. Niech tu siedzi. To zostawmy. Musimy jeszcze iść na Wzgórze Wiedźm. Ale to już na tyle będzie w tym odcinku, tak czy inaczej. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Wino się jeszcze robi, ale to myślę, że już niedługo dokładnie. A my widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Cześć!